czuję w sobie taką atomówkową moc. Wykrzesać z siebie taki power, tą moc, którą budujemy przez te wszystkie ciężkie treningi, pokazać całemu światu, jak dobrze jesteśmy przygotowane i na co nas stać. Atomówki kojarzę z taką wyjątkowością sportową. No cała grupa atomowych dziewczyn, no. Świadczy o takiej sile grupy. Idzie dobrze i zastanawiam się, czy tą granicę jeszcze da się tam przepchnąć troszeczkę. Jest ciężko, hardkorowo, ale ten organizm jeszcze potrafi. Chcę być gdzieś tam z przodu grupy, bo no w sumie mogłabym na przykład odpuścić i mogłabym być z tyłu, ale no mamy takie charaktery sportowca, że no każdy chce być tym pierwszym, nie? Chcemy czerpać z tego jak najwięcej przyjemności, ale to też jest taka no, walka o to, co wypracowałyśmy sobie przez ten czas do tych zawodów. No są atomowe, no co ty powiedzieć, no, jeżeli wygrywasz łódkę prawie w osadzie K4 na 500 metrów, no to są takie wyścigi, no mega, no. Już tak się przyjęło, no po prostu atomówki.